Gmina Kamieniec Ząbkowicki dzięki 12 milionom dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych obejmie nowoczesną kanalizacją całą aglomerację miejską. Dzięki temu będziemy mogli w 100% skanalizować całą aglomerację miejską i jednocześnie mieszkańcy, którzy jak dotąd mieli pewne trudności związane z ochroną środowiska w tym obszarze, również będą mogli cieszyć się nowym przedsięwzięciem, które będzie wykonane do końca bieżącego roku z możliwością ewentualnego przesunięcia na rok następny, gdyby przeciwności natury technicznej były na drodze. Pytamy burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego, jak ta inwestycja wpłynie na życie mieszkańców. Na chwilę obecną z informacji, które posiadamy, roczne zużycie wody w obszarze tej części Kamieńca, która nie jest kanalizowana, jest za ponad 30 tysięcy metrów sześciennych. Jak wiadomo, problemy z tym związane każdy indywidualnie z tych mieszkańców miał i przy realizacji tej inwestycji duża kwestia związana właśnie z wywozem nieczystości, które się na nieruchomościach tworzy, będą zminimalizowane i mieszkańcy będą cieszyć się z tej infrastruktury już na długie, długie lata. To już nie pierwsza dotacja otrzymana ze środków rządowych przez Kamieniec Ząbkowicki, który na przełomie lat 2020-2021 nabył prawa miejskie. Uważam, że każdy realizując swoją pracę w swojej gminie i wykonując te obowiązki, które są mu przypisane, też stara się o to, żeby pozyskiwać środki. Gmina Kamieniec stara się i te środki uzyskuje. Więc jak widać, dobra współpraca z administracją rządową jest tutaj cenna i wydaje mi się, że mniej polityki, a więcej merytorycznej pracy i każdy będzie usatysfakcjonowany i to przecież przekłada się także na zadowolenie mieszkańców danej gminy. Skanalizowanie całej aglomeracji miejskiej Kamieńca Ząbkowickiego to pokazanie, że słowo miejska nie jest na wyrost. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.